Jeszcze dwa filmiki krótko chciałabym omówić. Holokaust zwierząt. Też powiedziałabym filmik ogólnie dobry, ważne informacje, ważne przesłanie, ale jednocześnie zasadniczy błąd. Jest to ten sam błąd, który też wytykam wszystkim właśnie tym kanałom na świecie, ponieważ w tej chwili jest to temat dość mocno wałkowany przez liczne kanały wegańskie, anglojęzyczne i wszędzie się pojawia ten sam błąd, ponieważ wszyscy sobie zadają pytanie, czy godzi się porównywać cierpienie zwierząt i los zwierząt do losu, jaki spotkał ludzi, czy pewną tylko grupę ludzi. Zawsze mówimy i podkreślamy tylko tą jedną nację, prawda? Zapominamy też o Polakach, którzy tam byli i którzy też dzielili ten los. Czyli mówimy o losie ludzi. Czy wszyscy pytają, czy godzi się porównywać los zwierząt do losu ludzi, używać tej samej nazwy, używać metafory, analogii i tak dalej, żeby zobrazować rangę problemu, bo tu przede wszystkim chodzi o rangę problemu, o przemówienie do ludzkich sumień. I nikt nie zadał sobie trudu, żeby sprawdzić, że jest dokładnie odwrotnie. Słowo Holokaust jest słowem biblijnym. W Starym Testamencie pojawia się prawie 300 razy, w Biblii angielskiej odnalazłam to słowo 282 razy. Jest to oczywiście Holokaust jako taki, jest to słowo greckie. Dosłownie znaczy w pełni spalony. I pojawił się w pierwszym tłumaczeniu, tym bardzo popularnym tłumaczeniu Biblii hebrajskiej, tłumaczeniu, z którego to dopiero tłumaczenia były robione kolejne tłumaczenia na języki europejskie, m.in. na angielski, na polski. Cały świat bazował na tym tłumaczeniu, gdzie właśnie to słowo było w użyciu. I to słowo odnosiło się do ofiar zwierzęcych dla Boga. Czyli to słowo w oryginale zawsze odnosiło się do zwierząt. Na przestrzeni tysięcy lat zawsze odnosiło się do zwierząt i tylko zwierząt. Aczkolwiek w różnych kulturach, ostatnio nawet trafiłam na ciekawy artykuł, że o dziwo w licznych kulturach, także europejskich, bardzo często praktykowano ofiary z ludzi dla bogów. Czyli można powiedzieć, że też już w tych kulturach starożytnych istniał także Holokaust ludzi. Niemniej przede wszystkim był to zawsze Holokaust zwierząt. Holokaust, czyli ofiara całopalna dla bogów. Czy jakiegoś określonego boga. Ten motyw pojawił się we wszystkich religiach i także został przejęty, zaadaptowany w kulturze właśnie tej hebrajskiej, co bardzo nam oddaje, jak bardzo nieoryginalną religią jest judaizm, a później także chrześcijaństwo, że ma wszystkie elementy po kolei, jak leci niemalże, wraz z tymi najgorszymi, najbardziej niemoralnymi praktykami, jakimi są na przykład właśnie ofiary krwawe, krwawe ofiary dla bogów, czy dla jednego boga. Wszystko to zostało też skopiowane do religii judaistycznej, a później także przejęte w spadku przez chrześcijaństwo. Holokaust był praktykowany w Grecji, w Rzymie. Być może zrobię odrębny filmik na taki zupełnie na ten temat, gdzie po prostu sobie omówimy, jakie ofiary, kiedy to były ofiary zwierzęce, w jakich kulturach były to ofiary ludzkie, ofiary dla bogów, czyli za każdym razem mówimy o Holokauście. Należy zwrócić uwagę, że niestety te praktyki opisane w Biblii niestety mają swoją kontynuację i do dziś są kontynuowane w postaci uboju rytualnego, czyli uboju koszernego i halal. Czyli słowo Holokaust odnosi się przede wszystkim do tej praktyki, głównie do tej praktyki i na przestrzeni tysięcy lat do tej praktyki i pod względem liczebności ofiar Holokaustu, no niestety miażdżącą przewagą będą to ofiary zwierzęce. Czyli Holokaust przede wszystkim i zawsze musimy odnosić do zwierząt. Natomiast przez analogię do losu takiego domyślnego, typowego losu zwierząt,
przez analogię naród wybrany, który chciał podkreślić dramatyzm swojej sytuacji, postanowił porównać swój los do właśnie typowego losu zwierząt, jaki sami im zgotowali. Osobiście nie mam problemu z akceptacją tego, że oni przejęli tą nazwę tego krwawego rytuału i zastosowali do siebie, pomimo że to oni zawsze występowali i nadal po dzień dzisiejszy występują w roli oprawcy. Nie mam z tym problemu, ponieważ jestem przeciwna takiej idei odpowiedzialności zbiorowej. Czy nie będę obarczać winą za ten wielotysiącletni holokaust zwierząt, tychże ofiar z XX wieku, bo wiemy, że tam było dużo dzieci, były kobiety, nie było przede wszystkim internetu, nie było informacji, czyli te osoby nawet nie były świadome tego, co się dzieje, jaka poważna wina ciąży na ich narodzie. No i nie były winne, no nie możemy win dziadów, przodków, praprzodków, tudzież nawet sąsiadów przerzucać na osoby niewinne, jakie no niewątpliwie stanowiły główną ilość tychże ofiar, więc jak najbardziej należy uszanować te ofiary, które straciły życie w zeszłym stuleciu, zarówno ofiary z tego narodu, jak i z naszego narodu. Po prostu na pewno należy im się szacunek, pamięć, na pewno, więc ja się nie czepiam, że oni tak jakby przejęli tą nazwę. Natomiast mam poważne zastrzeżenia, jeżeli weganie zupełnie zapominają o tych ofiarach, mimo wszystko pierwotnych, oryginalnych, o tym, co to słowo tak naprawdę znaczy i skąd się wzięło. To takie zastrzeżenie do Doris Tessa, że no moim zdaniem powinien był jednak sprawdzić, co znaczy to słowo, skąd się wzięło i co przede wszystkim, co ono oznacza. I ostatnia sprawa na dziś, filmik Bóg ze Starego Testamentu. Z jednej strony kibicuję tej serii, oraz ja stwierdzę, że to będzie cała seria z taką krytyką religii panującej w Polsce. Z zainteresowaniem to śledzę. Sama też ten temat podejmuję, jak być może już wiecie, być może nie wiecie, mam już wiele filmików na ten temat i wiele, wiele jeszcze na ten temat zostanie nakręconych. Przy czym od razu też podkreślam, że ja krytykuję bezmyślną religijność i bezmyślne powielanie tradycji, jak również w ogóle zorganizowane formy religijności, które też często niestety mają w sobie ten pierwiastek bezmyślności. Ale robię to jako osoba wierząca, to zaznaczam. I teraz jak ja na to patrzę? Kibicuję, obserwuję, ale troszeczkę w pewne rozbawienie mnie to wprawia, kiedy Orestes mówi, że on nic nie twierdzi, on tylko pyta. Naprawdę, Orestes, nic nie twierdzisz i naprawdę nie masz opinii swojej na ten temat? Wydaje mi się, że jest to takie trochę nieszczere i pachnie manipulacją, ponieważ na pewno masz swoją opinię na ten temat i mógłbyś śmiało ją wyrażać, oczywiście zachowując wysoką kulturę osobistą, to jest najważniejsze, ponieważ też to potwierdzę, jako właśnie osoba wierząca, że wiara jest dla człowieka no jedną z najwyższych wartości w życiu, jedną z najwyższych, bądź wręcz najwyższą. Dla mnie osobiście też wiara jest czymś bardzo ważnym i będę to szeroko omawiać, w co wierzę, dlaczego wierzę, jak to uzasadniam i tak dalej, co to dla mnie znaczy i tak dalej, i tak dalej. A w co na pewno nie wierzę. Więc kultura osobista jak najbardziej. Delikatność jak najbardziej. Niemniej, kiedy ty twierdzisz, że ty tylko pytasz, trochę śmierdzi tą manipulacją. Podobnie robią Świadkowie Jehowy. Oni zawsze zaczepiają ludzi na ulicy albo kiedyś jeszcze jak chodzili po domach, to zawsze od razu w domofonie słyszeliśmy pytanie. Jak pani sądzi, czy będziemy żyć wiecznie? Jak pani sądzi, czy Bóg popiera coś tam, czy się zgadza? Zawsze zadawali pytania, zawsze nas zasypywali pytaniami po to, żeby wciągnąć w dyskusję. To jest manipulacyjne. Jest to niewiarygodne i wydaje mi się, że brak wiarygodności nie jest dobry. Przykładowo pytasz, udajesz, że pytasz, pytasz o to, jak coś wyjaśnić. Jak można kontekstem historycznym wyjaśnić na przykład takie zalecenia biblijne, jak to, że kiedy sprzedajesz swoją córkę w niewolę,
oddajesz ją na niewolnicę seksualną jakiegoś tam faceta, to to i tamto. I teraz w jakim kontekście jest zalecane i moralne sprzedawanie własnej córki jako niewolnicy seksualnej dla kogokolwiek? Czy są takie okoliczności albo takie czasy? Czy kobiety 1000 lat temu, czy 5000 lat temu, czy kobiety z Bliskiego Wschodu lub Dalekiego Wschodu mają inną psychikę, są czymś innym niż współczesne kobiety, kiedyś nie miały uczuć? Czy czasy, kontekst historyczny cokolwiek tu zmienia? Moim zdaniem nie. Czy takie słowa, takie zalecenia odnośnie sprzedawania własnych córek na niewolnicę seksualną mogły pochodzić od wszechwiedzącego Boga, który przecież znał ludzką psychikę, skoro ją stworzył? Moim zdaniem nie możesz się Orestes schować za pytaniem, że ty pytasz. Nie wierzę, że nie znasz odpowiedzi na takie pytanie. W jakich okolicznościach jest zasadne i moralnie słuszne roztrzaskiwanie na przykład niemowląt o skałę? Czy to można usprawiedliwić kontekstem historycznym? Jakąkolwiek sytuacją, niemowlę to niemowlę. Rodzi się, czuje jak każde niemowlę, nie wie w jakich żyje czasach. Ono nie wie, że się urodziło w niefortunnych, idiotycznych czasach, kiedy kontekst historyczny uzasadniał ranienie go i na przykład roztrzaskanie o skały. Zakładam, że niemowlęta i noworodki sprzed 1000 lat i współczesne mają mniej więcej podobną wrażliwość, podobne potrzeby fizjologiczne, psychiczne. Tak samo potrzebują bezpieczeństwa i tak samo zasługują na życie, na troskę. Więc nie wierzę, że nie znasz odpowiedzi na pytanie, czy istnieje taki kontekst historyczny, który uzasadnia te rzekomo boskie zalecenia. Też nie wierzę, że akceptujesz takie wyjaśnienie, że to Bóg się zniżał do zasad moralnych tamtych pokoleń, ponieważ On je właśnie tworzył. Przecież rzekomo, jeżeli mówimy o prawach zwierząt, to przecież rzekomo to Bóg domagał się Holokaustu, czyli krwawych ofiar ze zwierząt. Rzekomo Bóg twierdził, że jest to woń miła jego nozdrzom, tak? Czyli nie możemy powiedzieć, że On się zniżał do ludzi, tylko On, jeżeli Biblia miałaby być Słowem Bożym, no to były to właśnie zalecenia boskie, żeby właśnie tak postępować. To mordowanie niemowląt, dzieci, rozpruwanie brzuchów ciężarnych, przecież to były rozkazy Boga, a nie Jego zniżanie się do podłości ludzkiej. To on tworzył te zasady moralne, a nie zniżał się do nich. Zresztą, dlaczego miałby się zniżać? Jeżeli ma czegoś uczyć, to niech uczy zdrowych zasad moralnych, a nie zniżać się do podłości i jeszcze sankcjonować samemu, nakazując dokładnie albo jeszcze gorsze rzeczy, niż człowiek by na to nawet w ogóle wpadł w swojej całej tempocie i jakimś barbarzyństwie. Tak więc moim zdaniem fajnie było, gdybyś po prostu wyrażał w sposób bardzo delikatny, bo tak niestety należy, z jak najwyższą kulturą, że są fragmenty Biblii, które nie sposób zaakceptować. Wydaje mi się, że to jest ważna robota, bardzo potrzebna robota, zwłaszcza w Polsce, ponieważ ludzie powszechni, nie oszukujmy się, nie znają Biblii. Sama przecież byłam bardzo silnie zaangażowaną katoliczką, chodziłam do kościoła codziennie przystępowałam do komunii, otarłam się o zakony, chciałam być zakonnicą, nawet byłam na tych pierwszych etapach formacji zakonnej i tam przede wszystkim cała ta wiara bazowała jednak na Nowym Testamencie, na słowach Jezusa, bardzo dużo takiej otoczki i rozwinięcia słów Jezusa. Ta moralność taka, powiedzmy, Jezusowa poszła o wiele dalej niż jest to w Biblii, w zupełnym oderwaniu od Biblii. I dlatego taka
taka działalność mająca na celu jednak uświadamianie polskim katolikom, co jest w Biblii, jest słuszne, jest potrzebne. Ponieważ polski katolicyzm ma bardzo niewiele wspólnego z Biblii, z Biblią. Co gorsza, polski katolicyzm nie jest jedną religią, bo ten katolicyzm, który ja uprawiałam i który był mi przedstawiany w zakonach przez różne osoby uduchowione, bardzo filozoficznie i refleksyjnie patrzące na rzeczywistość, przedstawiają zupełnie inne poglądy niż to, co ja słyszę z ust polityków. Ja jestem w szoku, kiedy słyszę od różnych polityków czy publicystów, którzy twierdzą, przedstawiają się jako katolicy, różne takie tezy, które no, są w totalnej sprzeczności z tym katolicyzmem, który ja pamiętam i który ja wyznawałam, kiedy jeszcze uważałam się za katoliczkę, kiedy naprawdę się w to angażowałam. Tak więc na pewno rozmowy na temat religii, uświadomienie jak najbardziej tak, ale proponuję odrobinę szczerości w tym wszystkim. To tak ode mnie. Oczywiście zrobisz jak uważasz, być może ja się mylę, być może taka strategia, jaką ty uprawiasz, jest być może lepsza. No nie wiem, to jest taka moja opinia. Napiszcie mi w komentarzach, co wy sądzicie. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo proszę, zostawcie mi suba, zarówno na tym kanale, jak i na przyszłym moim polskim kanale. Bardzo pomagacie mi w tym, w mojej dalszej pracy. I oczywiście bardzo proszę o komentarze i o aktywny udział na obu moich kanałach. Dziękuję bardzo, do zobaczenia wkrótce, cześć!